Przepraszam, że przeszkadzam. Właśnie. Takich stwierdzeń się ostatnio długo nasłuchałem, bo pomagam w kilku organizacjach, jeśli chodzi o komunikację. Słuchuję rozmowy telefoniczne. Doradzam ludziom, w jaki sposób być skuteczniejszym w tym, co robią. I jedną z najczęstszych rad, jakich udzielam, to jest: przestań mówić przepraszam, że przeszkadzam. To się tyczy praktycznie każdego. I handlowca, i współpracownika, i podwładnego. Masz tak? Podchodzisz do szefa. Przepraszam, że przeszkadzam. Tylko minutkę, szefie. Albo do koleżanki. Przepraszam, że ci przeszkadzam. Potrzebuję twojej pomocy. Albo może jesteś handlowcem i dzwonisz do klienta. Przepraszam, że panu przeszkadzam. Pomyśl, co się dzieje w głowie drugiej osoby. Przypomnij sobie sytuację, gdy do ciebie ktoś się zwraca ze stwierdzeniem: przepraszam, że przeszkadzam. To nawet nie zastanawiając się, o co chodzi tej osobie, już zakłada, że ta osoba ci przeszkadza. No bo skoro przeprasza i informuje, że przeszkadza, no to prawdopodobnie mówi prawdę. Czyli ktoś chce ci zawrócić głowę czymś prawdopodobnie mniej ważnym niż twoje sprawy, skoro cię przeprasza. No właśnie. Przepraszam, że przeszkadzam. Mam dla pana takie rozwiązanie, że jeżeli tutaj do swojego systemu pan dołoży ten element, który dla pana mam, to pańskie zyski wzrosną 10-krotnie. Przepraszam, że przeszkadzam. Przepraszam, że będzie pan bogatszy dzięki mnie. Przepraszam, że będzie to dla pana korzyść. Bo, szefie, przepraszam, że przeszkadzam, ale zrobiłam ten raport, który możesz jutro dołączyć do prezentacji. Przepraszam, że ci tyłek uratowałam. Przepraszam, że dałam ci rozwiązanie, które przybliża ci realizację twoich wizji? Przepraszasz za to, że ułatwiasz innym osobom odnoszenie sukcesu? No nie przepraszasz. Pomijając zupełnie jeden fundamentalny aspekt. Ci wszyscy ludzie, twój klient, twój szef, twoja koleżanka, to są równi tobie, równi mnie ludzie. Nie są jacyś mityczni bohaterowie. To są normalni ludzie. Zajmują tylko w naszej strukturze społecznej, pełnią inną rolę, zajmują inne stanowisko. Mój klient jest mi równy, więc zdarzyło się tak, że w tym momencie ja mu coś sprzedaję, on kupuje. Być może kiedyś się role odwrócą. Zdarzyło się tak, że osoba, która jest moim przełożonym, poszła taką ścieżką rozwoju zawodowego, że została szefem, a ja zostałem podwładnym. I tak dalej, i tym podobne. W związku z tym, skoro mówię do osoby równej mi, to dlaczego już na dzień dobry schodzę do roli podrzędnej? No przecież to nie o to chodzi. Kolejna sprawa. Przepraszam, że przeszkadzam. To zakłada, że no, ja ci przeszkadzam, twój czas jest cenny, bo mój czas nie jest tak cenny jak twój. Oczywiście, że jest. Oczywiście, że i twój czas jest cenny, i jego czas, i jej czas jest cenny. W związku z tym, to tak naprawdę i on, i ty poświęcacie ten czas. Ale taką najważniejszą rzeczą, która powinna nam zadzwonić w głowie, gdy próbujemy powiedzieć przepraszam, że przeszkadzam, to jest to, że dostarczamy wartość drugiej osobie. No, skoro powiedziałem wcześniej w tej opowiastce, no, dostarczam klientowi rozwiązania, dzięki któremu zyski wzrosną mu 10-krotnie, to dostarczam mu wartość. Co więcej, jak pracuję z handlowcami, którzy miewają problem z asertywnością, brzmi trochę jak paradoks, prawda? Handlowiec, który ma problemy z asertywnością, zdarza się i to nawet nie tak rzadko. I teraz, jak on, czy ona przeprasza, że przeszkadza, ja mówię, ale co masz dla tego klienta? No mam rozwiązanie. Mam rozwiązanie, jeżeli ten klient w to zainwestuje, to naprawdę sporo zarobi. Gdy pracowałem z doradcami handlowymi z branży rolnej, to byli agronomowie, świetni specjaliści, którzy wiedzieli o uprawach, wiedzieli o roli często dużo, dużo więcej niż rolnicy, niż właściciele pól. I oni się zwracali do rolnika: przepraszam, że panu przeszkadzam, ale chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli pan szybko nie zainterweniuje tutaj na tym poletku koło lasu, to nie będzie zbioru w przyszłym roku. To nie będzie zbioru w przyszłym roku. Dzięki mojej pomocy odzyskasz swoją inwestycję. Bo przepraszam, że przeszkadzam, ale tutaj zauważyłam, że się panu ubezpieczenie kończy i jeżeli by się coś stało, to nie będzie pan miał asekuracji, jeśli coś się zdarzy. Przepraszasz, że ratujesz temu człowiekowi bezpieczeństwo finansowe? No nie przepraszaj, dostarczasz wartość. Co więcej, my czasami robimy wprost takie ćwiczenie, że otwieramy Excela i ja mówię: dobra, to w takim razie, jeżeli jesteś handlowcem, który sprzedaje konkretną wartość, to policz. Policz tak naprawdę, ile klient musi zainwestować, jaki będzie miał zwrot i ile na czysto zarobi dzięki temu, że ty mu pomagasz, że ty mu dostarczasz rozwiązanie.
I wtedy często jest tak, że handlowiec spogląda i mówi, no to faktycznie, on się nieźle bogaci dzięki mnie. On się bardzo bogaci dzięki tobie. On tak naprawdę dzięki temu, co ty mu oferujesz, zarobi dużo więcej niż ty swojej marży, premii czy jakiegoś innego bonusu, który dostaniesz dzięki tej sprzedaży. W związku z tym, no tak naprawdę wdzięczność jest obopólna. Ty jesteś wdzięczny klientowi, że od ciebie kupuje. Klient jest wdzięczny, że dostarczasz mu rozwiązania. Teraz nie każdy jest handlowcem. Tutaj zapędziłem się w ten wątek handlowy, ale może słuchasz tego materiału, a jesteś pracownikiem. Wykonujesz swoją solidną robotę biurową. Daleko ci od handlu i nawet nie masz ochoty handlować, ale często mówisz, przepraszam, że przeszkadzam swojej koleżanki, swojego kolegi. Przeszkadzasz, być może przeszkadzasz, ale w tym momencie prosisz koleżankę o pomoc, za jakiś czas koleżanka będzie tobie pomagać. To jest tak naprawdę w biurze takie konto relacji, taka współzależność. Ja tobie pomagam, ty mnie pomagasz. W związku z tym, zamiast przepraszasz, że przeszkadzasz, to mówisz, potrzebuję, byś mi poświęciła chwilę, potrzebuję twojej pomocy, czy możesz mi dzisiaj pomóc? No potem ona będzie mogła podejść do ciebie i poprosić ciebie o pomoc. Podobnie z szefem. Czy idziesz do szefa, masz potrzebę jakiejś informacji, chcesz uzupełnienia danych, które są potrzebne, żebyś zrobiła raport, który jemu jest potrzebny. No to szefie, dobrze, że cię widzę. Jedno krótkie pytanie. Czy potrzebujemy ten raport kwartalny rozliczu na miesiące, czy cały kwartał razem? No, szef potrzebuje tego raportu. To dzięki temu, że ten raport dla niego robisz, tak jak mówiłem wcześniej, to on swoje wizje może realizować. Nie ma potrzeby przepraszać za to, że ktoś dzięki tobie odnosi sukces, że ktoś dzięki tobie ma lepsze rozwiązania. Zatem, nim ci na końcu języka się pojawi przepraszam, że przeszkadzam, to sugeruję zastosować taki zwrot jak cieszę się, że możemy porozmawiać, jeżeli dzwonię do kogoś, albo potrzebuję chwili twojego czasu, jeżeli rozmawiam z kimś twarzą w twarz. Dużo lepsze rozwiązanie i pamiętajmy, z kimkolwiek nie pracujemy, jakiejkolwiek oni funkcji nie pełnią, jaki nie jest ich status materialny, to oni są równymi nam ludźmi. To tak naprawdę każdy z nas pracuje z równymi sobie, a nie z mitycznymi bohaterami.